Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, bardzo przeserdecznie, a raczej dobry wieczór w sumie, bo no mamy wieczór, jakby nie patrzeć, zaraz za 15 minut jest północ. Jako, że nie składałem wam życzeń w tym roku, to postanowiłem nagrać takowy filmik. Mam nadzieję, że się nie spóźniłem, a jak się spóźniłem, no to trudno. Niestety nie miałem innej możliwości, żeby wcześniej to nagrać, tak więc... Moi drodzy, życzę wam wszystkim zdrowych, wesołych, spokojnych świąt. Bożego Narodzenia roku 2023, aby ten czas został fajnie przez Was spędzony, żebyście fajnie sobie ten czas spędzili. Przede wszystkim odpoczęli od codzienności, czyli tam od pracy, szkoły. Czy co tam na co dzień robicie? Byście też skorzystali z okazji, spędzili fajnie ten czas z rodziną, bo może dawno się nie widzieliście z najbliższymi, czego Wam oczywiście życzę. No i zdrowie przede wszystkim, bo zdrowie jest najważniejsze, patrząc na pogodę, która niestety jest za oknem, a jest ona tragiczna, bo raz spada śnieg i jest elegancko, bo mamy okres zimowy, a innym razem spada. Deszcz, wszystko się zmywa, człowiek nie wie, jak ma się ubrać, i potem niestety choruje. Tak jak ja na przykład jakiś czas temu, bo miałem anginę, czy nawet chyba grypę. W sumie sam nawet nie wiem, co miałem, bo nie byłem u lekarza, ale z tego, co dyskutowałem ze znajomymi, to mówili, że miałem objawy. Tak jakbym miał anginę, chociaż druga część mówi, że bardziej grypę, ale dobra, nie jestem lekarzem, nie będę się wymądrzał. Kochani, miałem w planach dzisiaj wrzucić gameplay z Hugo Gwiazdkowej Przygody, ponieważ zacząłem sobie nagrywać Niestety się nie wyrobiłem, żeby to dzisiaj wrzucić, więc jest spora szansa, że wrzucę to jutro, ponieważ dzisiaj zasiądę do nagrywania gameplayu, zrobię to w trochę inny sposób niż zrobiłem to dotychczas. Czy przejdę grę, raczej wątpię. Postaram się jak najwięcej dni przejść. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda pełni gra, no to odsyłam was do pana CJ. A. On zrobił trochę taką serię adwentową z tego. Ja natomiast prawdopodobnie nagram tyle, ile dam radę, ponieważ, no, żeby wyrobić się do świąt. To trochę mam mało czasu, a więc co tu mogę więcej powiedzieć? Nie mam nic więcej do powiedzenia. kurczę pieczone. Postaram się wr wrócić z regu regularnością, aczkolwiek to raczej już nie teraz. E, mam w planach wypuścić pewien film. Już go jakiś czas temu zatizowałem niektórym osobom. Niestety ten film nie ukaże się w tym roku. Ukaże się on w następnym roku, ponieważ rok 2024 będzie przełomowy na tym kanale, ponieważ będzie dużo zmian. Możecie nawet zobaczyć małe zmiany pod względem, jak. Kości, pod względem chociażby tutaj tego, co tu posiadam, tak, taki fajny sprzęcior, ale o tym wszystkim będę się za jakiś czas wypowiadał. Na razie to jeszcze nie jest czas i miejsce, żeby na ten temat się wypowiadać. Jeżeli nie zdążę zrobić podsumowania roku 20, 2023, to w tym momencie nagram wam, znaczy bardziej nagram, wspomnę o tym, że jeżeli nie uda mi się nagrać materiału kończącego rok 2023, to z tego miejsca chciałbym wam jeszcze życzyć Szczęśliwego nowego roku, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, czego zapragniecie. I myślę, że możemy kończyć. Tak więc fajna choinka, co nie? Ładnie świeci, prawda? Też tak myślę. Dobra, trzymajcie się ciepło i do następnego razu Elo!